srebrna miska ma Afrodyty. Jest taki ciekawy mit, który mówi o tym, jak Afrodyta się narodziła. Otóż podczas wielkiej wojny bogów Kronos, syn Uranosa, zabił swojego ojca, żeby go jeszcze bardziej pohańbić. Obciął mu męskość. Rzucił ją w morze, gdzie w połączeniu z pianą urodziła się Afrodyta. Czyli była ostatnim dzieckiem Uranosa, chociaż Uranos no, nie do końca brał udział w tworzeniu tego dziecka. To jest wejście na plażę Afrodyty. Choć wygląda mi bardziej na wejście do bunkra w strefie zdemilitaryzowanej w Korei. Oddaję głos Annie, naszej przewodniczce. But he's wearing a military uniform in the picture because in 1821 we had the revolution. Jestem w Lofu. To taka mała wioska wśród wzgórz. Nazwa wywodzi się od słowa Lofos, czyli właśnie wzgórza. Początki tej miejscowości to epoka brązu. I wszystkie budynki są zbudowane z takich właśnie skalnych kawałków. Tu nie ma cegieł, nie ma betonu. Tak samo brukowane są drogi. No, przed nami widok na wzgórza Lofu. Piękne widoki. Smaller houses, original houses, with the big stones, with the small stones in between. So really interesting way. Cześć. Jeśli chcesz uciec od kultury tej wielkomiejskiej, odpocząć od ludzi, od wszechobecnych aut, to Lofu jest idealnym miejscem, żeby tu przyjechać, odpocząć tak naprawdę. Co nie znaczy, że tu jest jakieś straszne zadupie za przeproszeniem, bo jest normalnie dostęp do telefonów, także z internetem też się połączycie, ale no jest to taki spokój, że można naprawdę pozbyć się tych toksyn cywilizacyjnych. No i właśnie w tej chwili wyjechała jakaś maszyna budowlana, żeby potwierdzić to, o czym mówię. Jest tu bardzo spokojnie. Olive mills actually still in existence. Most of them crumbled and they are no longer. So this is one of a few that still exist. Nie wiem, gdzie przewodniczka nas prowadzi, ale po szumie wody domyślam się, że chyba chodzi o wodospad. No tak jak myślałem. Krótka przerwa między jednym punktem a drugim. Wpadliśmy właśnie, żeby zjeść jakiś lunch, czy obiad właściwie. No i jedziemy dalej. Wasze zdrowie. Po drodze, zupełnie przypadkiem, pani przewodnik zawiozła nas do lokalu, gdzie można degustować wino, a później nie tylko wino, inne alkohole również, a później można je kupić. No a myśleli, że ja stary wróbel się na plenu nabiorę, jak się napiję, jak kupię, nie? Nic z tego. Słuchajcie, jestem w raju smakosza. Zobaczcie, ile tutaj dobra. Jedno lepsze od drugiego. Białe, czerwone, wyprawne, słodkie, półsłodkie. Nic tylko brać i degustować. Jestem w miejscowości Omodos. To kolejna wioska w cypryjskich górach, która wygląda jak skansen. W tej chwili jestem w jakiejś kawiarni, gdzie zamówiłem sobie grzane wino, bo nagle zrobiło się chłodno.
chłodno, czyli około 15 stopni. No powiem wam, że Cypryjczycy potrafią w restaurację. Jest pięknie. Bardzo nastrojowo. Wszędzie widać już święta. Mikołaje, choinki. Cypr to miejsce, gdzie koty są wszędzie. Kto był, to wie. Hello? Wszędzie, dosłownie wszędzie. W restauracjach, w hotelach, przy stolikach się kręcą. Ale nie są tu traktowane jak zło konieczne, jak na przykład psy w Rumunii, przynajmniej kilka lat temu, nie wiem jak jest teraz. Koty są tutaj chyba traktowane przez mieszkańców jako taka atrakcja turystyczna. No bo większość ludzi jednak lubi zwierzęta, a w tym koty. Na śniadaniu nawet w restauracji hotelowej jem na tarasie takim i koty podchodzą, ale nie są takie nachalne, tylko siadają przy stoliku i czekają, aż coś im skapnie ze stołu. Jak poszedłem po kawę, zostawiłem jedzenie na stoliku. No i w tym czasie od razu obsługa, jakiś pan, podszedł do stolika, stał i pilnował, żeby koty nie weszły na stół. Nieźle, co? Mówię do niego, pan jest tutaj takim jedzeniowym gardem, czyli strażnikiem. Zaczął się śmiać, mówi, tak, pilnuję, żeby koty nie zjadły naszym gościom śniadania. No powiem wam, fajne to jest. No chyba, że ktoś nie lubi zwierząt, ale ten film nie jest dla takich ludzi. No i niestety nie zdążyłem na zachód słońca. Może uda się w Larnacach.